USA. Wariant Delta może być głównym źródłem infekcji. Były szef TA. Wariant Delta może być głównym źródłem infekcji w kraju. Były komisarz Agencji do Spraw Żywności i Leków TA, dr Scott Gottlieb, postrzegł, że wariant Delta koronawirusa prawdopodobnie stanie się dominującym źródłem nowych infekcji w USA. Najbardziej zagrożeni są nim nieszczepieni Amerykanie. Gottlieb wypowiadał się na temat Delty w niedzielę w programie telewizji CBS News, Facet Nation. Jego zdaniem po raz pierwszy odkryty w Indiach szczep może doprowadzić jesienią do nowej fali epidemii. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest to około 10% infekcji Deltą. Liczba podwaja się co dwa tygodnie. To nie znaczy, że zobaczymy gwałtowny wzrost zakażeń, ale to znaczy, że staną się dominujące. I myślę, że jest ryzyko, że może to spowodować jesienią nową epidemię, mówił były szef TA. Jak podkreśla amerykańska stacja, Delta, znana jako B.1.617.2, ma zdolność do replikowania się szybciej niż inne warianty w tej samej linii. Gottlieb powołał się w niedzielnej wypowiedzi na nowe dane wybitnego brytyjskiego epidemiologa Neila Fergusona. W opinii Brytyjczyka wariant B.1.617.2 jest to około 60% bardziej zakaźny niż oryginalny B.1.1.7, odkryty po raz pierwszy w jego kraju. Brytyjscy naukowcy wskazują na to, że bóle głowy, gardła i katar są najczęstszymi objawami Delty. Jak mówił BBC kierujący badaniem Zoe COVID symptom profesor Tim Spector, wariant ten dla młodych osób może być jak ostrzejsze przeziębienie, ale jest ryzykowny i zaraźliwy dla innych osób. Zdaniem Gottlieba szczepionki przeciw COVID-19 zatwierdzone do użytku w Ameryce i w innych krajach wydają się być skuteczne w powstrzymywaniu wariantu Delta. Zwrócił on uwagę na znaczenie kampanii szczepień. Dwie dawki szczepionki mRNA wydają się być wysoce skuteczne przeciwko temu wariantowi. Szczepionki zawierające wektory wirusowe firm Johnson & Johnson i AstraZeneca również wydają się być skuteczne. Mamy narzędzia, aby to kontrolować i pokonać. Musimy tylko użyć tych narzędzi, przekonywał były komisarz w TA. W odniesieniu do szczepionek mRNA opracowanych przez Moderna i Pfizer BioNTech wyszczególnił, że ich skuteczności sięga około 88%. Skuteczność Johnson & Johnson i AstraZeneca ocenił na 60%. Uznał, że ryzyko nowych ognisk jest najwyższe w rejonach USA, gdzie odsetek szczepień jest najniższy. Myślę, że w częściach kraju, gdzie jest mniej szczepień, szczególnie na południu, istnieje ryzyko wystąpienia ognisk z tym nowym wariantem, przewidywał Gottlieb. Fox News zauważył, że amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom CDC mieszczą Deltę w kategorii wirusa będącego przedmiotem ich zainteresowania. Wyższy status niepokojącego nadała wariantowi Światowa Organizacja Zdrowia w WHO. CDC jako niepokojące wymienia warianty Alpha, Beta, Epsilon i Gamma. Eta, Iota, Kappa, Delta i Zeta pozostają według amerykańskiej agencji wariantami będącymi przedmiotem zainteresowania.